W 2007 roku Jonathan Bergman i Aaron Sams, dwóch nauczycieli chemii, zaczęli nagrywać wideo. Nagranie miało na celu, aby uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogli uczęszczać na zajęcia, mogli uzyskać dostęp do treści. Zdali oni sobie sprawę, że nagrania były wykorzystywane przez znaczną liczbę uczniów, którzy osobiście uczęszczali na zajęcia. W ten sposób uczniowie wykorzystywali zajęcia lekcyjne do rozwiązania wątpliwości i wykonania różnych dodatkowych czynności związanych z zagadnieniami przedstawionymi w wideo. Odwrócona klasa to model pedagogiczny, w którym uczniowie mają dostęp do treści przedmiotów zdalnie i poza klasą, wykorzystując materiał stworzony przez nauczyciela do tego celu. Umożliwia to dostęp w dowolnym momencie. Praca w klasie polega na wyjaśnianiu, pogłębianiu i utrwalaniu poznanych koncepcji. Odwrócona klasa zawdzięcza swoją nazwę charakterystyce, która odróżnia ją od tradycyjnej metodologii nauczania, ponieważ jest to model uczenia się, który przebiega w przeciwnym kierunku. W tradycyjnym modelu uczniowie idą na zajęcia, w których nauczyciel przekazuje wiedzę. Następnie uczniowie sami analizują treść w domu. Natomiast w modelu odwróconej klasy nauczyciel dostarcza uczniom treści, które zostają przedstawione przed omówieniem ich w klasie. Możesz używać filmu wideo, prezentacji, linków do różnych stron internetowych. Kiedy uczniowie przybędą do klasy, dzielą się zdobytą wiedzą z resztą swoich kolegów z klasy i wykonują różne zadania współpracując ze sobą. Natomiast nauczyciel odpowiada na pytania, które powstały, ocenia oraz prowadzi i ukierunkowuje naukę uczniów, aby utrwalić ich wiedzę. Odwrócona klasa pozwala, poprzez różne techniki, zapewnić uczniom sposób uczenia się, którym uczniowie sami kierują procesem nauczania, a nauczyciel jest mentorem dla całego procesu. Model ten pozwala na uczenie się dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Jeśli uczniowie nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach, wciąż mogą uzyskać dostęp do zawartości, a zatem nie zostają w tyle z materiałem. Ponadto daje to możliwość uczenia się poprzez uczestnictwo w zajęciach z resztą kolegów i dzielenia się wiedzą zdobytą w domu. Blended learning lub mieszana nauka online twarz o twarz może wspierać odwróconą klasę. Blended learning korzysta z technologii informatycznych w celu osiągnięcia wyższej wydajności w procesie nauczania, łącząc je z uczeniem się w klasie wraz z nauczycielem i rówieśnikami. Ten model uczenia działa również na elementy, które są częścią poznawczego wymiaru taksonomii Bluma. Te cele jak ocena, synteza, analiza i zastosowanie są łatwiejsze do osiągnięcia przy zastosowaniu tej metody. Chociaż zrozumienie i wiedza będzie samodzielnie osiągane przez studenta i wspierane przez nauczyciela. Zalety tego modelu zarówno dla nauczycieli i uczniów są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony uczniowie mogą uzyskać dostęp do treści w domu i spokojnie mogą zastanowić się nad treścią. Nauka skupia się na uczniu, pomaga zwiększyć ich odpowiedzialność za naukę w klasie i poza klasą. Rodziny, z drugiej strony, są bardziej zaangażowane w proces nauczania, gdyż są świadkami tego procesu. Aby zastosować ten model uczenia się w klasie, konieczne jest rozważanie wcześniej aspektów, które ułatwiają jego wdrażanie i skuteczne zastosowanie. Środowisko uczenia się musi być elastyczne i oferować różne środki w celu ułatwienia uczenia się. Treść powinna prezentować różne poziomy zaawansowania, tak aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do niej bez problemów, a więc różnorodna. Treści, które są prezentowane, muszą być jak najbardziej istotne dla każdego tematu. Wreszcie, nauczyciel musi korzystać z czasu lekcyjnego w taki sposób, aby utrwalić i ocenić zdobytą wiedzę. Narzędzia wykorzystywane do wdrożenia tego modelu będą zależeć od celów realizowanych w danym momencie. Chociaż film edukacyjny może okazać się najłatwiejszym zasobem do wykorzystania, nie jest jedynym.
Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na przedstawienie treści w zależności od konkretnych potrzeb.